Popularny ekonomik zaprosił uczniów klas ósmych, by zapoznali się z ofertą, jaką ma dla nich zespół szkół ekonomicznych. Dyrekcja szkoły wraz z uczniami postarała się, zachowując reżim sanitarny, by ta prezentacja wypadła jak najbardziej okazale. Były więc specjalnie przygotowane sale, a w nich prezentacja takich kierunków jak spedytor, rachunkowość czy wreszcie turystyka. Już oglądając to, co przygotowali uczniowie ekonomika, zachęca to na pewno, by uczniowie rozważyli wybór akurat tej szkoły. Widać bowiem było nie tylko zaangażowanie w przygotowanie prezentacji, ale także można było zauważyć profesjonalnie przygotowaną bazę edukacyjną. Jak mówi nam dyrektor, to nie tylko atrakcyjny pokaz od święta, ale codzienność szkoły. Przede wszystkim urządzenia, które pomogą pracę w zawodzie. Kasy fiskalne, czy też jeszcze inne programy, które ułatwiają rozpoczęcie pracy od razu już po skończeniu szkoły w firmie. To są na pewno duże korzyści, duże ułatwienia, a przede wszystkim również i współpraca z instytucjami, które zapraszają do siebie i otwierają drzwi, rekrutując młodych ludzi zaraz po ukończeniu szkoły. Mamy przecież współpracę z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową, gdzie ta współpraca jest bardzo ścisła i oferująca, krótko mówiąc, właśnie już konkretną pracę w konkretnym zawodzie, który oczywiście jest połączony z tym, co się w szkole dzieje. Kogo nie przekonują słowa dyrektora, może przekonają uczniowie szkoły, którzy chętnie opowiadali nam o nauce w tej placówce. Jesteśmy przygotowywani przez naszych nauczycieli na naprawdę wysokim poziomie i jak najbardziej będę wiedział, z czym to się wszystko je i wszystkie podstawy, będę miał już naprawdę, można powiedzieć, w jednym palcu, tak? Naprawdę, no, nasze przedmioty zawodowe są prowadzone na naprawdę bardzo wysokim poziomie i mamy tu również mamy wiele wycieczek, na przykład do właśnie centrów logistycznych czy do magazynów i tam też poznajemy jakby tajniki pracy właśnie na magazynie czy tajniki pracy spedytora. Przede wszystkim zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc i zdobywanie wiedzy na ich temat. No wiadomo, jest to fajna zabawa, zwłaszcza jeśli ktoś, tak jak ja, uwielbia turystykę, no to interesuje się tym i chce pogłębiać swoją wiedzę. No i myślę, że to jest idealny kierunek dla takich osób, które właśnie chcą i się bawić i pracować. Poziom kształcenia jest więc wysoki. Kolejny argument, jaki może przemawiać za wyborem zespołu szkół ekonomicznych, to fakt, że wybór jednego z kierunków oferowanych przez placówkę to szansa na zdobycie atrakcyjnej pracy. Częstochowa jest, można powiedzieć, miastem transportowym. Jest tutaj bardzo dużo przemysłu i no, szeroko pojętego transportu, tak? W trakcie budowy jest kilka centrów logistycznych w okolicy Częstochowy, jak i samej Częstochowie i mając po szkole, w której jestem, mając po wyjściu z niej papier technika spedytora, na pewno będzie mi łatwiej dostać się do pracy. Ja raczej widzę siebie jako rezydentkę, ewentualnie pracownika Biura Informacji Turystycznej.